Siemanko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. Dziś kolejny odcineczek z petów. Był request o śnieżnego ptaka. Będzie śnieżny ptak. O samym ptaku, co mogę powiedzieć, że jest to pupil dla strzelców w tym momencie i tylko i wyłącznie dla pary Kinara Niko. Ewentualnie dla samej Kinary, bo sam Niko z niego za dużo nie wyciągnie. Kinara natomiast musi być przebudzona, żeby wzięcie tego pupila miało jakiś sens. Żeby pupil aktywował swoją umiejętność, potrzebujemy przerwać obronę. Kinara powinna przerywać tę obronę dosyć często, ale zanim przejdziemy do obliczeń, zapraszam cię do pozostawienia subskrypcji, łapki w górę, żeby ktoś nowy, kto zobaczy te filmy, spojrzy na ilość łapek, żeby wiedział, że te filmy mają jakąś wartość. Dzwona oczywiście też możesz zostawić, żeby mieć powiadomienie, kiedy jakiś film tutaj wleci. Przejdźmy więc do pupila, spójrzmy na początek na jego atrybuty. Tutaj może tego nie widać, ja też nie mam osobiście jak tego sprawdzić. Jeśli jest jakaś opcja, żebym mógł to sprawdzić i wiesz, jak mogę to zrobić, to chętnie się dowiem, możesz zostawić to w komentarzu, bo w tym momencie działamy tutaj troszkę na czuja, jeśli chodzi o maksymalną wartość danego atrybutu. Z tego co wiem, jaszczury mogą mieć po 300 siły, inteligencji, ducha, zwinności, ale jak przyjrzymy się, w którym miejscu kończy się pasek zwinności, a wiemy, że jaszczur może mieć tej zwinności 300, widzimy, że śnieżny ptak może tej zwinności mieć troszkę więcej, ale ile jej będzie miał? Dokładnie nie wiem. Natomiast szczęścia może mieć 350, co jest bardzo dużym wynikiem. Siły natomiast może mieć 300. Jak przyjrzycie się na długość tego paska, ten pasek się absolutnie nie zmienia w tym wypadku. Zmienia się natomiast przy zwinności, no i szczęścia, wiadomo. Ten pupil opiera się głównie na szczęściu. Szczęścia może mieć 350. To są trzy główne atrybuty, dookoła których będziemy budowali naszego pupila. Przejdźmy więc do pierwszego buildu. Na samym wstępie zaznaczę, że wartości u was mogą się różnić, bo zależą od tego, jaką wartość ma wasz atrybut. Same buildy przedstawię na trzy gwiazdkowych umiejętnościach, bo to jest nasz cel w budowaniu petów. Może teraz jest dosyć ciężko, ale wierzę w to, że z czasem będzie łatwiej. No a dzięki temu te filmy będą miały świeżość, dłuższy czas. Z tych ważniejszych rzeczy wspomnę, że screen koncentracji był chyba z około 300 szczęścia, więc mając 350 prawdopodobnie i obrażenia, no i ten atak fizyczny Legionu, będziecie mogli mieć tutaj większy. To samo się tyczy reszty umiejętności. Szanse na aktywację super koncentracji będziecie mieli około 20%. Gwałtowna koncentracja pewnie przy maksymalnej ilości to 40%. Uderzenie łańcucha może 60 nawet. Współczynnik obrażeń tutaj być. Wskaźnik krytyczny przy 300 punktów szczęścia byłby w granicach 50%. W przypadku ryku krwi, to samo w przypadku wściekłego ryku, z tą różnicą, że screen wściekłego ryku mam z pupila, który ma 350 prawie zwinności, dlatego ta wartość przekracza 50%. Ale śnieżny ptak również może mieć ponad 50% przy wysokim atrybucie, zarówno jeśli chodzi o wściekły ryk, jak i ryk krwi. Mordercze ugryzienie przy maksymalnej sile u ptaka wynosiłoby 100, a ząb i szpon wynosiłby 30%. Tyle słowem wstępu, przejdźmy więc do pierwszego buildu. Wiadomo, talencik, współczynnik obrażeń 300, będę pracował na 300 współczynnika obrażeń, żeby było nam łatwiej liczyć. Pamiętajcie, że to wszystko zależy właśnie od waszych atrybutów. Możecie mieć większej wartości, możecie mieć mniejsze wartości. W tym buildzie wykorzystamy super koncentrację oraz gwałtowną koncentrację plus ząb i szpon. W tym momencie, mając te umiejętności, te cztery umiejętności, nasza koncentracja zadałaby obrażenia rzędu 510 współczynnika obrażeń. Dodając kolejne trzy umiejętności, które są nierozrywalne, jeśli chcecie grać mordercze ugryzienie, musicie grać wściekły ryk oraz ryk krwi, aby mieć szansę na obrażenia krytyczne. W tym momencie, mając te 7 umiejętności, wasze obrażenia od koncentracji wynosiłyby 1275 współczynnika obrażeń. Dla porównania, Forondil ma obrażenia rzędu 1200 współczynnika obrażeń. Myślę, że zrobiło się ciekawie, prawda? Oczywiście
umiejętnością must have, moim zdaniem, w przypadku tego pupila jest uderzenie łańcucha, które sprawia, że nasza kinara może częściej przerwać obronę, bo uderzenie łańcucha działa identycznie jak normalny atak, dlatego ta umiejętność jest wymagana, ale nie budujemy się dalej w uderzeniu łańcucha, wystarczy nam tylko ta podstawowa umiejętność. No i oczywiście samo uderzenie łańcucha również jakieś tam obrażenia posiada. Skoro wiemy, że te obrażenia 1275 współczynnika obrażeń są całkiem przyjemne, sprawdźmy więc, jak często mamy szansę, aby ta koncentracja się aktywowała. Na przerwanie obrony mamy 20% szansy od kinary, plus uderzenie łańcucha, które ma 50% szansy i które teoretycznie powinno mieć również 20% szansy na aktywację uderzenia. W tym momencie samo uderzenie łańcucha ma szansę aktywować przerwanie obrony 10% na atak. Jeśli połączymy sobie teraz zwykły normalny atak kinary plus uderzenie łańcucha, daje nam to 30% szansy na aktywację przerwania obrony. Posiadając super koncentrację na wysokim atrybucie możemy mieć nawet plus 20% do aktywacji, co łącznie daje nam 50% szansy na aktywację koncentracji przy przerwaniu obrony, więc te 30% szansy, które mamy od kinary plus uderzenie łańcucha razy 50% szansy na aktywację koncentracji daje nam 15% szansy na aktywację koncentracji w czasie ataku. W czasie 10 ataków mamy 1,5 raza szansy, że użyjemy naszej koncentracji. W ciągu 30 sekund mamy 4,5 raza szansy, że użyjemy naszej koncentracji. Zaokrąglę to do 5 razy. No bardzo często tak się wydarzy, że w ciągu 30 sekund użyjemy 5 razy koncentracji, posiadając taki build i tak wysokie atrybuty i takie umiejętności. W ciągu 30 sekund zadamy 5 razy 1275 obrażeń, daje nam 6375 współczynnika obrażeń w ciągu 30 sekund, plus uderzenie łańcucha, które powinno się wydarzyć 50% razy w ciągu tych 30 sekund, czyli 15 razy. 15 razy 55 współczynnika obrażeń daje nam 825 współczynnika obrażeń. Łącznie zadamy 7200 współczynnika obrażeń na 30 sekund. To jest pierwszy build. Sprawdźmy, jak prezentuje się build drugi, w którym nie idziemy pod obrażenia krytyczne i mordercze ugryzienie, tylko idziemy w gwałtowny atak. I z racji tego, że jedna umiejętność wtedy jest nam niepotrzebna, mianowicie ząb i szpon, możemy sobie dać dzikie uderzenie łańcucha. W tym buildzie nasza koncentracja zada w ciągu 30 sekund 2100 współczynnika obrażeń. Będziemy mieli 5 razy, tak jak w poprzednio, 5 razy 420, bo te obrażenia będą zmniejszone, bo nie mamy tutaj już zęba i szponu. Mam nadzieję, że dobrze odmieniłem. Dlatego same te obrażenia są już troszkę zmniejszone. Uderzenie łańcucha się nie zmienia. Uderzenie łańcucha zada obrażenia rzędu 825 współczynnika obrażeń. Do tego dochodzi dzikie uderzenie łańcucha, które zada obrażenia rzędu 1092 współczynnika obrażeń. No i sam zaciekły atak, mając niemalże 100% szansy na aktywację, przy wzmocnieniu o 60% zada obrażenia rzędu 3000, gdyż w buildzie pod gromadzenie szału będziemy mogli użyć do 4 razy w ciągu 30 sekund naszych umiejętności bohaterów, więc użyjemy 4 razy zaciekłego ataku, 4 razy 750 da nam dokładnie 3000 obrażeń. Sumując te wszystkie obrażenia do kupy, zadamy w ciągu 30 sekund obrażenia rzędu 7000 obrażeń. O 200 obrażeń mniej niż w przypadku pierwszego buildu. Build numer 3 to bardziej taka ciekawostka. Sam byłem też ciekaw, czy opłaca się wyrzucić skille, które nam zwiększają szanse na aktywację poszczególnych umiejętności, i poszliśmy totalnie 100% w obrażenia. W tym buildzie koncentracja zadałaby obrażenia rzędu 3150 przy aktywacji, ale szansa na aktywację jest poniżej 10%. Mamy 9% szansy na aktywację, więc stosunkowo mało, gdzie w pierwszym buildzie mamy 15% na aktywację. Ale sprawdźmy dalej, czy ten build ma jakiś sens. Zaciekły atak, posiadając te dwie umiejętności, zarówno poprzednio, jak i tutaj, pracuje na 50% za obrażenia rzędu 750 obrażeń, ale dlatego, że nie mamy wyjątkowo zaciekłego ataku, nasza szansa jest dosyć niska,
Dlatego nie zadamy tych obrażeń 4 razy w ciągu 30 sekund, zadamy je 2 razy, gdzie już podniosłem tutaj prawdopodobieństwo z 40% do 50%. Miejcie to na uwadze. 750, jeśli uderzy krytycznie, a mamy na to szansę 100% plus 100% do obrażeń. Zadamy obrażenia rzędu 1875 współczynnika obrażeń za jednym razem. Jak wiecie, mamy szansę uderzyć dwukrotnie, teoretycznie, w ciągu 30 sekund, więc zadamy obrażenia rzędu 3750 współczynnika obrażeń. Do tego dochodzi uderzenie łańcucha, 15 razy 55, daje nam 825 współczynnika obrażeń, co w ogólnym rozrachunku da nam 3150 obrażeń z koncentracji, plus 3750 obrażeń z zaciekłego ataku, plus 825 obrażeń z uderzenia łańcucha, da nam łączny wynik 7725 współczynnika obrażeń. Ale pamiętajcie, że na to szansy nie mamy 100%. To jest ten pozytywny scenariusz. Bardziej negatywny, ale 100% scenariusz to 5850 współczynnika obrażeń, z tego względu, że na zaciekły atak tak naprawdę mamy 40% szans. Nie zawsze uda się nam użyć tego zaciekłego ataku, dlatego bardziej schylałbym się ku obrażeniom rzędu 5850 współczynnika obrażeń, ale jak najbardziej istnieje szansa, że zadamy tych obrażeń 7725 współczynnika obrażeń. Wybierając ten build macie szansę zadać największe obrażenia, ale wiąże się to z tym, że możecie tych obrażeń zadać mniej. Dlatego to jest taki ryzykowny build, ja bym go nie wybierał. Wolałbym build numer 1, który jest naprawdę dobry. No i szansa jest największa na zadanie obrażeń z koncentracji. Jak zauważyliście z wcześniejszych obliczeń, nie zawsze warto iść tylko w same obrażenia. Warto również skupić się na szansie na aktywację danej umiejętności. W drugim buildzie, który jest bardziej pod zaciekły atak, tutaj wcisnęliśmy, też jest spoko, tylko tutaj musicie mieć na uwadze, że tutaj w przypadku tego buildu musicie skupić się na gromadzeniu szału. Oczywiście w przypadku pierwszego buildu nie widzę sensu, żeby się na tym gromadzeniu szału nie skupiać, gdyż jest to najlepszy build dla Kinary Niko czy dla Kinary Hoska. Warto zaznaczyć, że dochodzi do tego buildu jeszcze jedno przerwanie obrony od Niko, którego w obliczeniach nie uwzględniłem. Te obliczenia, które macie tutaj, są dla samej Kinary, więc wychodząc z Kinarą z Hoskiem, czy Kinarą z kimkolwiek chcecie, ten pupil zada dokładnie takie same obrażenia, natomiast z Niko te obrażenia od pupila będą jeszcze troszkę większe, bo mamy więcej przerwania obrony, gdyż Niko ze swojej umiejętności wpadania w szał tę obronę przerywa. Czwarty build, który może być na samym początku spoko, jeśli budujecie swojego śnieżnego ptaka, to bardziej build pod autoataki. No i tutaj nie musicie się skupiać na gromadzeniu szału, ale myślę, że ten build wypadłby najgorzej ze wszystkich. Sam talent tego pupila jest dosyć mocny, ma dosyć duże obrażenia, więc moim zdaniem najlepiej te obrażenia po prostu boostować. Tak jak robimy to w przypadku pierwszego buildu. No a tutaj żadnych obliczeń wam nie pokażę, no bo tak jak mówię, przenikania obrony, pomijania życia czy ataku fizycznego, ciężko mi to jakoś obliczyć, żeby to miało ręce i nogi. Osobiście wybrałbym build numer 1. Przypomnę jeszcze raz na koniec, że do tego pupila potrzebujecie przebudzonej Kinary, inaczej budowanie tego pupila nie ma sensu, jeśli nie chcecie przebudzić Kinary. A jeśli jesteście w pierwszym sezonie i szukacie peta dla waszych strzelców, to osobiście wybrałbym piaskowego jaszczura, gdzie po cichu swoim tempem robiłbym śnieżnego ptaka dla Kinary. Śnieżny ptak to taki pupil pod obrażenia od umiejętności pupila. Różni się zdecydowanie od ptaka nocy, którego możemy zbudować również pod obrażenia legionu czy wskaźnik krytyczny. Ja używam ptaka nocy na Kinarze z tego względu, że biegam Kinara Fregar, więc ten ptak nocy nie jest dla Kinary, on jest dla Fregar. Natomiast jeśli wy chcecie biegać Kinara Niko albo Kinara Hosk, śnieżny ptak zrobi naprawdę kawał dobrej roboty. W tym filmie to by było na tyle, mam nadzieję, że okazał się pomocny. Wiecie co robić, trzymajcie się, elo!